Dlaczego ja tego wcześniej nie zrobiłem? Wygląda to super. Nie mam już miejsca na ścianach ani na suficie, ale wróciła na podłodze w końcu mata do jogi i trenażer, bo mam tutaj miejsce. Zacznę od krótkiego podsumowania. Zasubskrybujcie po więcej tego typu porównań. W tym sezonie będzie ich masa. A ja dla tych, którzy po prostu myślą o zakupach, mówię. Mamy takie systemy i zaraz w całej mojej małej historii Wam pokażę, na których powiesicie koła, rowery, drabiny, składa się to do góry, proste w montażu, prościzna. Mamy wieszaki za przednie koło. Z wieszaków, które mają ten hak na zawiasie i nie na zawiasie, wybrałbym ten nie na zawiasie, bo łatwiej się koło moim zdaniem ściąga. Nie wieszajcie za wysoko, bo będziecie zahaczać kołem o sufit. Mamy system, w którym rower możemy albo postawić pionowo, albo poziomo i nie będziecie musieli dźwigać, zwłaszcza jeżeli jest to ciężki rower. Wszystkie opony będą pasowały, wszystkie rodzaje kół będą pasowały. Kompatybilność, bardzo ważna rzecz. Mamy wykonany dębową półkę w stolarni. Piękna, full nie będzie pasowa, bo damper Wam się tutaj nie zmieści. Wygląda ślicznie, więcej informacji za momencik. Ja bym tu jeszcze dorobił wieszaczki pod spód. Mamy takie haki, pamiętajcie tylko, że bardzo często te haki będą pasowały niestety tylko do cienkich rureczek. Mamy wieszak, który dodatkowo jest odchylany, pasują wszystkie koła, wszystkie szerokości opon, dodatkowa osłona jeszcze ściany na koło dolne, czyli tylne, super sprawa. Mamy systemy, przepraszam Was za mocne żarówki, wieszania, podwieszania pod sufitem. Jeżeli macie taki mostek albo bagażnik z tyłu, będzie pasowało. Jeżeli nie macie, ten system nie będzie pasował. I mamy minimalistyczne. Trzy blaszki, raz, dwa, trzy. Rower za pedał powieszony. Tu jeszcze dwa dodatkowe haczyki. Piękna sprawa. Jest tego bardzo dużo. Pokażę Wam też za moment praktyczność tego systemu. No i nie pokażę Wam już haków garażowych, bo nie mam ich gdzie powiesić, ale zaraz zobaczycie, jakie marki mają całą gamę super rozwiązań. Zaczynamy! Studio Shybike. Tutaj zawsze się coś dzieje, tutaj działają prawa fizyki. Entropia tego układu ciągle rośnie. Na blacie roboczym rower do tuningu. Pod blatem? Nie wspomnę niezliczonych pomieszczeń i zakamarków, gdzie znajdują się rowery, koła, kartony, plecaki. Rowery, koła, kartony, plecaki. Trzeba z tym coś zrobić. Kamera się jeszcze przyda. I choć kotom najwyraźniej taki układ pasuje, musimy zmienić im bazę. No coś Wam zbuduję, no. Let's get to do roboty. A odkurzanko zrobimy w koszulce wykonanej ręcznie i wysłanej mi przez jednego z widzów. Dzięki! Nie mam dzisiaj żadnych wątpliwości, że kiedy gaszę światło i wychodzę ze studia, klucze zamieniają się miejscami, pędzle zamieniają się półkami, baterie od kamer wyładowują się, a śrubki wpadają pod dywan, którego nawet nie mam. A tego mieliście nie zobaczyć. Poza tym kable i jeszcze raz kable. Słuchawki mają swoje miejsce, choć drugie gdzieś zgubiłem. Wychodzisz? Go. No dobra. Pierwszy wieszakostojak trafia na podłogę, nazywa się Brutus Up od marki RTR Bikes. Jest to bardzo dobrze wykonany, prosty bardzo w montażu i bardzo prosty w obsłudze wieszak, bo śrubek nie zgubcie. Ha, ha.
Instrukcja sensownie narysowana i opisana, co wcale nie jest takie oczywiste z instrukcjami, jak zresztą pewnie wiecie. Zobaczcie, jak szybko idzie cały montaż. By postawić rower w pozycji pionowej i zaoszczędzić najwięcej miejsca, najeżdżamy na specjalną huśtawkę tylnym kołem. Teraz ustawiam tylko wysokość haka trzymającego przednie koło, tak żeby przednie i tylne były mniej więcej nad sobą w pionie. Rower stoi stabilnie, nawet jeżeli macie niezbyt równe podłogi gdzieś na przykład w garażu. Będzie to wyglądało całkiem fajnie, z szosą bez problemu. Bez najmniejszego problemu dostosujecie ten stojak do rowerów o mniejszych rozmiarach kół, doregulujecie górny hak i wszystko będzie pięknie się trzymało. Okay. Można także rower postawić w pozycji poziomej, nie dźwigamy zupełnie niczego i ten stojak występuje także w wersji tylko do stawiania roweru poziomo, czyli bez haka. Okay. Numer 2. Tym razem wieszak tej samej marki, model Cranked Twist. Jest on odchylany, dostajemy w komplecie bardzo dobre kołki Fischera i bierzemy się do roboty. No i zobaczcie, nie wierzyliście? To zobaczcie, jak szybko tu się robi bałagan. O, no, o, no właśnie, już się o coś potknąłem. Do rozmiaru kołków odpowiednie trzeba dobrać... Czekajcie. No tak, należy dobrać odpowiedni rozmiar wiertła do waszego kołka, żeby dobrze trzymał się w ścianie. Zmierzcie kierownicę, zwłaszcza jeżeli jesteście blisko ściany, i średnicę koła. Ja mierzę koło przednie, dlatego że idę jak najwyżej w stronę sufitu, a jeżeli chcecie rower stawiać, na przykład jeżeli to jest e-bike, by tylko trzymał się na haku, wtedy mierzycie od dołu. No i sprawdźcie kable w ścianach. Takim na przykład urządzonkiem, które nie reaguje na plastikowy marker, a reaguje na metalową śrubę. Wszystko można nim znaleźć. I wydało się, że mam rozrusznik. W dzisiejszym teście celowo nie używałem żadnych mocniejszych kołków. Zazwyczaj cokolwiek wieszam, czy to kinkiet, czy coś nawet cięższego, używam większych i lepszych kołków. Tutaj mamy oryginalne Fischera, więc nie było problemu, ale od razu mogę wam spalić, że przy żadnym z wieszaków, przy użyciu oryginalnych kołków, tych lepszych i gorszych, problemu nie było. Zmierzam teraz, dokąd zmierzam? Mierzę rozstaw kół, tak by wiedzieć, gdzie ma się znajdować dolna płytka, która chroni ścianę przed uszkodzeniami, ale nie tylko. Ona jest zagięta z dwóch stron, więc chroni też tylne koło przed uciekaniem, zwłaszcza kiedy będziemy nasz rower składać na bok w stronę ściany. Montujemy. I wjeżdża rower. Jeżeli powiesicie wieszak na takiej wysokości, by rower stał na tylnym kole, bez problemu go zamontujecie bez unoszenia, dlatego że ramię wygina się. Polubiam. A teraz na naszej wieszakowo-stojakowej liście przebojów pojawia się wieszak na rower o nazwie Crank. Tak naprawdę jest to minimalistyczny zestaw trzech płytek, które stanowią jednocześnie stojako-wieszak na rower na ścianę, ale także dwa wieszaczki może na kask i plecaczek rowerowy, w moim przypadku na coś innego. I owszem, te dwa otwory po każdej stronie, które widzicie na mojej ścianie, to są niepotrzebne otwory, dlatego że na początku wieszak dałem za wysoko pod sufit, rower zahaczał kierownicą o sufit. Pamiętajcie o tym. Na stronie febestore.pl znaleźliśmy, a w zasadzie nasza menadżerka Asia znalazła całą masę systemów przechowywania rowerów i nie tylko. I oto najbardziej stojakowy w tym porównaniu stojak na rower. Stojak stawiamy na podłodze albo gdzieś w mieście na chodnikach, przecież takie też systemy są używane. Uwaga, przerzutka tylna na najniższych przełożeniach może kolidować z tym stojakiem, może też z nim kolidować duża przednia, na przykład tarcza 203 mm. Stojaki można łączyć w nieskończoność, ale czasami rowery opierają się o siebie. Kolejny wieszak także z tego sklepu, bardzo prosty, składany, bardzo szybko montowany. Ma tylko jedną wadę, nie będzie pasował do większości nowoczesnych ram karbonowych, więc zwróćcie na to uwagę, a jego montaż wygląda tak.
Czas na bardzo prosty wieszaczek, bardzo popularny też w naszych garażach, różnych miejscach, gdzie przechowujemy rowery. Ja tutaj zrobiłem taki błąd, że rower jednak powiesiłem troszeczkę za wysoko, więc zahaczam oponą o sufit, montując go. Nie jest to takie dla mnie wygodne, więc pamiętajcie o tym. Poza tym wieszam teraz koło siebie dwa wieszaki. Ten, który teraz widzicie, to wieszak, który ma hak na stałe przyspawany do płytki na ścianie. Drugi, który za moment powieszę, myślałem sobie, o, ten będzie lepszy. Kupiłem go w Allegro, bo ten hak ma na zawiasie, czyli ten hak ma taki pivot i on się rusza. Jak się okazuje, montaż roweru na tym ruchomym haku jest w zasadzie trudniejszy niż na tym stałym, więc nie przejmujcie się, jeżeli będzie on przymocowany na stałe. Wyobraźcie sobie, że można jeszcze kupić rzeczy produkowane na przykład przez stolarzy czy rzeźbiarzy. Temat bardzo bliski mojemu sercu, bo mój tata jest rzeźbiarzem. Pozdrawiam cię, tato. Ten stojakopułek, a w zasadzie wieszakopułka została wykonana w stolarni Przybylski. Pozdrawiam serdecznie. Montaż jest przemyślany, bardzo prosty, dostarczono razem z półką szablon, tylko może wam trochę czasu zająć przykręcenie tej śruby, jeżeli nie znajdziecie na to specjalnego sposobu. To jest półka, którą z całą pewnością mógłbym powiesić w salonie nad telewizorem. A co? Taka jest ładna. Tylko pamiętajcie, rower zawsze czysty. Jaka nazwa, takie zastosowanie. To jest wieszak wielofunkcyjny. Powiesicie na nim drabinę, rower, albo jak za chwilę zobaczycie w moim przypadku, mnóstwo kół i opon, które walają się, dosłownie się walają. A koło zawsze musi stać pod ścianą, bo inaczej się przewraca. Czas zająć się najdłuższą paczką, jaką przysłała mi Asia. A w zasadzie sklep dostawanajutro.pl. Bardzo fajna konstrukcja, tylko wiecie, coś mi się wydaje, że ja tę konstrukcję zamontował odwrotnie, to znaczy do góry nogami. Oprócz tych rozprężających się teleskopów, na jednej końcówce jest regulacja, taka mikroregulacja wysokości. Ona prawdopodobnie powinna być na górze, a nie na dole. Nie mam już instrukcji, no ale wygląda to dobrze, stabilnie i ja bym tu nawet upchał jeszcze trzeci rower. Świetnie to wygląda, bardzo praktyczne, łatwe w montażu, bardzo pomyślane. Dwa teleskopy wysuwane na takie dźwigienki. I jedna dźwigienka, druga dźwigienka. To jeszcze stabilizowane śrubkami robaczkowymi. Dwa wieszaki, można ustawiać sobie je pod kątem, tak na przykład, żeby rower na dole stał jednym albo dwoma kołami na podłożu. I na sam koniec nie pomyślano tylko za bardzo o hakach, które będą kompatybilne tylko z klasycznymi ramami rowerów, a nie będą ani z moją szosą, ani też za bardzo z góralem. Materiał wysokiej jakości, ale tutaj powinna być mimo wszystko jeszcze guma. I to prawda, takiego ułożenia też będziemy unikać, zwłaszcza ze względu na ryzyko porysowania. Natomiast można rower ustawić na ziemi, więc nie będzie wisiał swoim ciężarem. Całkowicie wykorzystałem powierzchnię ścian. Teraz musimy przenieść się na sufit. Coś mi na tym zdjęciu nie pasuje, no bo jakby to miało działać? Czyż ten sznurek nie powinien iść tędy?
Jeśli chodzi o mocowanie z przodu, czyli hak na kierownicę, nie powinno być problemu w przypadku większości rowerów szosowych i górskich, ale z tylnym, no właśnie, jeśli nie macie takiego mostka łączącego dwie rury górne tylnego trójkąta, może być problem. Na zdjęciu na opakowaniu widać rower z bagażnikiem, więc prosta sprawa. Pewnie większość waszych rowerów nie posiada bagażnika i niestety muszę was poinformować, że zasiodełko się nie zahaczy takiego haka, bo on nie wygina się poziomo na boki, tylko jest pionowy. No. Z przodu za kierę, z tyłu za mostek. Jeżeli taki mostek macie. Tak, zjeżdża. Tak. Druga propozycja pochodzi także ze sklepu dostawa na jutro.pl. Uwaga, rowery z szerokimi kierownicami nie będą pasowały, musicie ciąć kierownicę albo kłuć w ścianie. Natomiast szosowe, dziecięce, starszego rodzaju rowery będą w waszym garażu stały, wysoko zamontowane na szynie, na ścianie i fajnie. I tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Ja się tak cieszę, że zyskałem teraz tutaj tak dużo miejsca i czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej. Pozdrawiam was serdecznie.